Piątek, 19 maja, Karolina Paras. Witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Na początek popatrzmy, co w dzisiejszym serwisie. W informacjach powiemy, co w mieście zmieniają fundusze europejskie. Powiemy także o dedykowanej sportowi inwestycji w Piotrkowie. W informacjach piotrkowskich również o nowym lokatorze leśnej osady edukacyjnej w Kole. Zaczynamy. Piątek w Rynku Trybunalskim upływa podczas pikniku europejskiego w ramach otwartego dnia funduszy europejskich. Na festynie można dowiedzieć się, co dzięki pieniądzom z Unii zmieniło się w regionie, a przede wszystkim w Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki dotacjom powstają nowoczesne obiekty, remontowane są zabytki, z ich udziałem można się kształcić czy spędzać miło czas. Co daje Unia naszemu miastu? O tym w materiale. Piotrków po unijne pieniądze sięga od 2000 roku. Przez ten czas udało się pozyskać blisko 300 milionów złotych z unijnej kasy. To zaowocowało takimi inwestycjami jak modernizacja oczyszczalni ścieków, budową traktu wielu kultur, ale dzięki tym pieniądzom i dobrym projektom z tych pieniędzy powstawały w mieście inwestycje, które dziś cieszą oko lub służą organizowaniu takich imprez jak dzisiejsza. Największą naszą inwestycją jest inwestycja środowiskowa, oczyszczalnia ścieków, ale nie żałujemy tych pieniędzy, bo dbamy o środowisko i to jest jeden z kilku projektów naszych środowiskowych. Wyremontowaliśmy oczyszczalnię, ujęcie wody, zbudowaliśmy kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To jest inwestycja na lata i inwestycja na miarę XXI wieku. Fundusze unijne cieszą mieszkańców, ale także licznie dziś zgromadzoną w rynku młodzież. Dzięki unijnym pieniądzom młodzi ludzie mogą się rozwijać. Pomagają nam się w ogóle rozwijać w przyszłości. Mamy fajne kursy z funduszy, także myślę, że to jest bardzo super sprawa dla nas wszystkich młodych ludzi i nie tylko młodych. Dzięki funduszom są kursy na wózki widłowe, są kosmetyczka z elementami wizażu, na którym ja byłam, są kursy rejestratorki medycznej. Kasjer, sprzedawca, jest naprawdę szeroki wybór tych kursów. Też zależy od miejscowości, gdzie się znajdujemy, w jakim województwie, tak? To właśnie młodzieży dziś w rynku było najwięcej. Dla nich przygotowano stoiska z quizami dotyczącymi wiedzy o Unii Europejskiej, happeningi, stoiska edukacyjne czy smaczną grochówkę, którą częstował ochotniczy chówiec pracy w Piotrkowie. Wszystko po to, by promować unijne fundusze. Warto sięgać, jeżeli to są środki przeznaczone dla nas, na rozwiązanie naszego problemu. Natomiast wtedy, kiedy się sięga na siłę i nie do końca ma się przemyślany projekt i on się, jak to my mówimy w naszym żargonie, nie klei, no to nie, bo może się zdarzyć tak, że będziemy wracać. Piknik europejski w rynku potrwa do późnych godzin wieczornych, a zakończy go koncert zespołu Various Monks. Prace idą pełną parą. Już za około miesiąc w pełni zmodernizowany skatepark zostanie otwarty. Na placu już widać pierwsze urządzenia do sztuczek na deskach, rolkach czy rowerach, a więcej wie nasza reporterka Katarzyna Zajda. Kilkaset kilogramów piachu, do tego setki metrów sześciennych betonu i stal. Z tego właśnie powstaje skatepark w Piotrkowie. Na skateparku pojawi się w sumie 12 nowych żelbetonowych konstrukcji służących do wykonywania różnych trików. Będą to m.in. ball corner, speed bump, funbox, huba, schody i piramida. Po modernizacji park będzie miał powierzchnię nieco ponad 750 m2. Będzie to miejsce bardziej wytrzymałe nie tylko na wyczyny rolkarzy, ale przede wszystkim wandali. Zupełnie nowa jakość, zupełnie co innego. Myślę, że użytkownicy będą naprawdę teraz zadowoleni. Wcześniejsze elementy na poprzednim skateparku były robione z desek. Teraz widzę elementy bardziej wytrzymałe. Tak, jest to zupełnie inna technologia. Technologia betonu monolitycznego, wandaloodporna. Także tutaj już nie mają wpływu warunki atmosferyczne. Nawet jakieś akty dewastacji, myślę, że nie zaszkodzą tym elementom, które tutaj widzimy. Obecnie prace są na półmetku. Niestety niesprzyjająca pogoda nieco spowolniła pracę. Padające deszcze i chłód nie pozwoliły na sprawne usypywanie skarb i montaż konstrukcji betonowych. Termin realizacji inwestycji wydłuży się około miesiąc. Skatepark będzie oddany do użytku w połowie czerwca tego roku. Na niego czekają miłośnicy ekstremalnych zjazdów i skoków. Oczywiście, że cieszy, tym bardziej, że już coś widać, jakiś zarys
tego, co będzie, więc na pewno czekam z niecierpliwością, aż będę mógł się przejechać i ćwiczyć tutaj chociaż. Choć nie jestem już młody, ale myślę, że dam radę. Koszt modernizacji skateparku to 540 tysięcy złotych. Obiekt będzie monitorowany przez kamery. A teraz będzie coś o tych, którzy niekoniecznie się cieszą z tak pięknej aury jak dziś. Alergia to dla uczuleniowców prawdziwe utrapienie, w zależności na co jesteśmy uczuleni. Alergie mogą występować przez cały rok. Gdy na wiosnę przyroda budzi się do życia, alergicy śpieszą się do specjalisty. Zmiany skórne, kichanie czy łzawiące oczy. Wiosna to trudny czas dla alergików. Jak walczyć z alergią? Co i kiedy pyli? Dziś szukamy odpowiedzi na te pytania. Alergia wziewna czy skórna to nadwrażliwość lub nietolerancja na pewne substancje, które nazwane są alergenami. Alergia, mimo że czasem może wyglądać niewinnie, jest stanem poważnym i może nawet zagrażać życiu. Najczęściej pacjenci borykają się z problemem alergicznego nieżytu nosa, ale tak jak pani słusznie zauważyła, alergii jest wiele. Może to być astma alergiczna, mogą być problemy skórne w postaci atopowego zapalenia skóry czy pokrzywek. Wreszcie też alergie pokarmowe czy alergie na jad owadów błonkoskrzydłych. Alergia może być groźna do stanów zagrożenia życia włącznie, jak w przypadku alergii na jad owadów błonkoskrzydłych, czyli na przykład osy czy pszczoły. Powinniśmy być pod opieką specjalisty, czyli lekarza alergologa. Uczulić może wiele substancji. W okresie wiosennym i letnim uczulają chociażby rośliny. Koszone są trawy, a osoby uczulone na pyłki traw powinny trzymać się z dala od koszących, bo na reakcję alergiczną długo nie trzeba czekać. Jak się okazuje, alergii można nabawić się w każdej chwili. Z alergią się nie rodzimy. Alergia jest chorobą nabytą, co oznacza, że objawy alergii mogą wystąpić w każdym okresie naszego życia, więc może to być rzeczywiście niemowlę, ale też młodzież czy osoby dojrzałe, zdarza się, że pierwszy raz u nich występują objawy alergii. Alergia pokarmowa dotyczy głównie niemowląt, ale też zdarza się u osób dorosłych. Natomiast jeżeli chodzi o alergię na alergeny zewnątrzpochodne z powietrza, to możemy się uczulić na alergeny roztoczy kurzu domowego, pyłki roślin, zarodniki grzybów pleśniowych czy sierści zwierząt. Z alergią można walczyć, przyjmując odpowiednie leki. Specjalista może zalecić również odczulanie. Alergia wziewna czy skórna, każda z pewnością jest uciążliwa, a wiosna i okres kwitnienia roślin to dla alergików trudny okres. Obecnie pyli sosna, dąb i trawy. A co aktualnie pyli? Można to śledzić na specjalnych stronach internetowych, na mapach i kalendarzach dla alergików. 18 maja to dzień, w którym na przestrzeni lat miały miejsce dwa wydarzenia. To dzień narodzin świętego Jana Pawła II oraz zwycięstwo wojsk alianckich w bitwie o Monte Cassino. W bitwach o Monte Cassino zginęły tysiące żołnierzy II Korpusu Polskiego, dowodzonego przez generała Władysława Andersa, a ponad 3000 z nich zostało rannych. Walkę o wzgórze stoczyli również piotrkowianie. 18 maja 1944 roku zakończyły się walki o wzgórze Monte Cassino. Wydarzenie to upamiętniono wczoraj złożeniem kwiatów w hołdzie bohaterom walczącym o wolność ojczyzny. Kwiaty pod pomnikiem nieznanego żołnierza w imieniu mieszkańców złożyli przedstawiciele władz miasta. Ale 18 maja to też data 97. rocznicy urodzin papieża, świętego Jana Pawła II, największego Polaka XX wieku. W tej chwili my musimy okazać naszą wdzięczność zarówno papieżowi, dzięki któremu świat, ale także Polska zmieniła swoje oblicze. Ale także chcemy dzisiaj wyrazić wdzięczność żołnierzom, dzięki którym możemy w całej Europie, a także my Polacy, cieszyć się wolnością. Z okazji rocznicy urodzin papieża Polaka wiceprezydent miasta Andrzej Kacperek oraz przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński złożyli kwiaty pod pomnikiem świętego Jana Pawła II. Ma niespełna tydzień i jest nowym mieszkańcem leśnej osady edukacyjnej w Kole. Małego łosia odwiedziła Elżbieta Jarszak. Kiedyś będzie duży, silny, z ogromnym, rozłożystym porożem. Dziś jest jeszcze maleńki, chudy i raczej chwieje się na nogach, a nie stąpa dostojnie jak jego dorośli krewni. Leśna osada edukacyjna w Kole przygarnęła małego łosia zaraz po porodzie, kiedy jego matka padła.
Na szczęście przyszła pomoc od ludzi, od leśników i zaopiekowaliśmy się nim. No, na początku nie chciał jeść, walczył z nami. No, myślał, że po prostu jesteśmy drapieżnikami, którzy chcą mu zrobić krzywdę. Osesek łosia karmiony jest butelką, kozim mlekiem. Piszcze. Tak, daje takie dźwięki dziwne. Tak. No to jest nawoływanie mamy, no. Ma jakiegoś swojego ulubionego opiekuna? No tutaj głównym opiekunem jest Ewa, więc no kobieta, no on jest chłopczyk, no więc to wiadomo, że bardziej no delikatna. Natomiast no on tak, związany jest z Ewą bliżej. Ja jestem jakby tak troszeczkę u niego mniej lubiany. Ona z nim więcej czasu przebywa, więc dlatego on tutaj... No być może ją nawoływał. No niestety musiała wyjechać do weterynarza z innym zwierzakiem, więc na chwilę. Więc tutaj on dzisiaj jest skazany na mnie. Jeszcze nie ma, ale to czekamy, aż już będziemy pewni, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Wtedy po prostu spróbujemy jakiś konkurs tutaj ogłosić na imię dla... Na razie wołamy go Łosiu i jest, Łosiu przychodzi. No. Łoś raczej nie wróci już do swojego środowiska naturalnego. Tutaj będzie dorastał, aż stanie się prawdziwą ozdobą leśnej osady. Bowiem łoś to największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego. Wspólne grillowanie, zajęcia sportowe oraz wieczorne koncerty zespołów, akurat Bomba Kaloryczna i Rail. Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowali Juvenalia. W czwartek późnym popołudniem odbyła się część oficjalna, podczas której odebrali symboliczne klucze do miasta. Nie było barwnego korowodu, nie było też tłumu studenckich braci. W kameralnym towarzystwie na boisku uniwersyteckiego kompleksu bawili się żacy. Oczywiście ci, którzy chcieli, bo tłumów nie było. Gdzie się podzieli studenci? Równie sobie zadajemy to pytanie, staramy sobie na nie odpowiedzieć już dość długi okres czasu. Robimy co możemy, zachęcamy. Nie wiem, może po prostu jakaś grypa jelitowa, może to ich powstrzymało? Wyjechali pewnie, bo tak dni są wolne, więc pewnie korzystają z wolnych dni. Nie ma ich tutaj. Ale mimo wszystko juwenaliowe tradycje miały swoje miejsce. Studenci otrzymali klucze do miasta. Te klucze to klucze od wyjątkowego miasta. Miasta, które ma bardzo bogatą historię. Miasta, które było kolebką polskiego dwuizbowego parlamentu, siedziby Trybunału Koronnego, miasta pułkowego, miasta legionowego. Miasto, które w swojej historii odegrało istotną rolę w kształtowaniu państwowości polskiej i ustroju Rzeczypospolitej. Klucz przewodniczącemu samorządu studenckiego przekazał wiceprezydent Piotrkowa Andrzej Kacperek. Kolejnym punktem było wyłonienie laureata najlepszego juwenaliowego przebrania. To nie było trudne, bo i niewielu studentów zaangażowało się do zabawy. Nagroda przypadła przedstawicielowi Korpusu Ochrony. Zwycięzca mówił, że choć jest ich mało, to i tak potrafią się bawić. Uważam, że wszystkie juwenale, nieważne czy to jest Piotrków Trybunalski, czy to jest Łódź, czy to jest Wrocław, to jest impreza dla studentów, tak? Nie po to jest to organizowane, żeby za przeproszeniem do sobie zostawać w domu. Jesteśmy studentami, też mamy prawo do zabawy, tym bardziej, że niedługo zaczyna się sesja, więc też również trzeba odpocząć. Mimo małej frekwencji samorząd chce nadal organizować juwenalia, a kolejne w przyszłym roku. Choć od momentu, kiedy nauczyli się mówić, minęło niewiele czasu, to już opanowali niełatwą sztukę wymowy i recytacji. Młodzi recytatorzy ze szkół podstawowych i gimnazjów zmierzyli się w czwartek podczas małego przeglądu recytatorskiego. By wyrecytować wiersz, trzeba sporo się natrudzić, mówili uczestnicy konkursu. No trzeba jak najlepiej powiedzieć wiersz z dobrym akcentem. Po prostu się postarać. Trzeba recytować, mieć dobrą dykcję i nauczyć się dobrze tego wiersza, gdzie są przecinki, kropki,
wykrzyknik, znak zapytania i to chyba wystarczy. Trzeba mieć dobrą intonację, umieć też modulować głos. A ty jaki wiersz wybrałaś? Danuta Wawiłow i mam Wędrówka. Co to za wiersz? Trudny, łatwy, śmieszny czy może smutny? Trochę trudny nawet. Dlaczego trudny? Bo ma dużo zwrotek i trzeba, jest dużo wykrzykników, kropek i trzeba dobrze to wypowiedzieć. W konkursie, który odbył się po raz 21, udział wzięło 60 recytatorów. Wyniki obrad jury publikujemy na stronie telewizjapiotrzkow.pl. O tym, jak promować swoje małe ojczyzny, co robić, by tworzyć tożsamość lokalną, o tym m.in. będą rozmawiać członkowie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego. Debata odbędzie się podczas sobotniego sejmiku. Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego odbędzie się w Centrum Idei ku Demokracji. W zjeździe wezmą udział osoby reprezentujące stowarzyszenia z całego województwa, po to, by rozmawiać o tym, jak promować miasta. Wszyscy, którzy przyjadą na ten drugi sejmik jutro do Piotrkowa, mam nadzieję, że z jednej strony będą mogli usłyszeć to, co Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa już ma w swoim dorobku i jakie ewentualnie kierunki działania preferuje w swojej działalności na kolejne lata. Będziemy mogli także wymienić się doświadczeniami, poznać również i to, co robią inne stowarzyszenia na terenie naszego województwa, no ale być może także ten nasz głos tutaj tych zgromadzonych przedstawicieli stowarzyszeń będzie słyszalny poza terenem województwa, bowiem takiego ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli małych ojczyzn dawno, dawno nie było. To drugi taki sejmik stowarzyszeń. Tym razem gospodarzem wydarzenia jest Stowarzyszenie Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, a patronem medialnym Telewizja Piotrków. A najbliższy weekend zapowiada się nie tylko słonecznie i ciepło, ale także będzie obfitował w różne wydarzenia kulturalne. W sobotę rusza bowiem Festiwal Folkloru Miejskiego w Amfiteatrze Miejskim. Koncerty będą trwały przez 2 najbliższe dni, ale to nie wszystko. Piotrkowskie Muzeum zaprasza na koncert muzyki kameralnej w sobotę o 17.30, a od godziny 18 do 22 prawie będzie trwała Noc Muzeów. Tu będą czekać atrakcje na najmłodszych, pokazy rycerstwa, malowanie buzi i wiele, wiele innych historycznych ciekawostek. Ja zapraszam Państwa do oglądania Telewizji Piotrków, bo już za chwilę na naszej antenie magazyn Verbum oraz wywiad z prezydentem miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotyczący inwestycji w naszym mieście. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego weekendu, do zobaczenia. Trwamy w radości Wielkiej Nocy, 6. niedziela wielkanocna. Ewangelia według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was, jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazanie moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. A również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela, Ducha Mądrości,
Duch Święty, którego otrzymali apostołowie, przede wszystkim nauczył ich mówić prawdę i trwać w tej prawdzie. Tego samego Ducha Kościół udziela wszystkim tym, którzy pragną żyć w prawdzie i pragną za tę prawdę oddać swoje życie. Żyć w prawdzie to dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, który prawdziwie zmartwychwstał, ale też dawać świadectwo o miłości, bo Bóg jest miłością. Żyć w prawdzie, nie bać się mówić o tym, że coś mi się nie podoba, że coś jest nie tak, bez względu na cenę, jaką mi przyjdzie za to zapłacić. Tylko wtedy będę prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy owoce zmartwychwstania przynoszą w moim życiu właściwe zmiany, które muszą się dokonać, powinny się dokonać, ponieważ mamy być ludźmi żyjącymi w prawdzie. Witam serdecznie Państwa. Moim i Państwa gościem dzisiaj prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Hojniak. Dzień dobry. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam Państwa. Dziś rozmawiamy, drodzy Państwo, o miejskich inwestycjach. Panie prezydencie, rozpoczniemy od tej największej inwestycji, na którą Piotrków miał pozyskać dofinansowanie unijne. Zapytam, czy pozyskał. Chodzi o Młode Stare Miasto, wspólny projekt z województwem łódzkim. Niezależnie od dofinansowania, te prace dotyczące projektu Młode Stare Miasto, tak naprawdę jest to kontynuacja tego projektu Trakt Wielu Kultur, będziemy realizować. Natomiast staramy się oczywiście o dofinansowanie wraz z samorządem województwa łódzkiego, bo to jest wspólny projekt, z tym, że wszystkie sprawy takie formalne są jeszcze w toku. Właściwie termin oceny formalnej został wydłużony w stosunku do tego, który został podany pierwotnie, dlatego jeszcze przed nami to wszystko i czekamy na rozstrzygnięcie, ale jesteśmy dobrej myśli, bo projekt, myślę, jest bardzo dobry, dobrze przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta, także liczymy na dofinansowanie. Przypomnijmy mieszkańcom Piotrkowa, na czym polega projekt, o którym Pan przed chwilą wspomniał. Tak jak powiedziałem, ponieważ jest to kontynuacja Traktu Wielu Kultur, więc to, co na szeroko rozumianej starówce wykonujemy, są to prace dotyczące przede wszystkim tak zwanego podzamcza, więc poczynając już od ulicy Garncarskiej, plac zamkowy, który już został wykonany, bo przypomnę, że w ramach tego projektu część prac już jest realizowanych albo już zostało zakończonych, tak jak prace na placu zamkowym, ale bulwary nad rzeką Strawą i tym pierwszym etapem jest takie uporządkowanie koryta rzeki Strawy wzdłuż ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika. Prace na ulicy Garncarskiej to nie tylko prace drogowe, prace związane z infrastrukturą podziemną, ale to również przebudowa mostu na rzece Strawie. Sama nawierzchnia jezdni wraz z chodnikami, ale to również prace kubaturowe dotyczące zarówno remontu już istniejących kamienic, tych chociażby przy ulicy Zamurowej, jak i tych dwóch, które rozpoczynamy ich budowę przy ulicy Garncarskiej, blisko ulicy Zamurowej w tym roku. Myślę, że do końca roku stan surowy, zamknięty jest możliwy. Nie twierdzę, że na pewno zostanie to zakończone na takim etapie w tym roku, ale już prace na pewno takie widoczne będą wykonane. Także dwie nowe kamienice. W ramach tego programu, o którym już często mówiliśmy, skierowany ten projekt jest przede wszystkim dla młodych małżeństw. Właściwie nabór już został zakończony. 15 mieszkań w tych obu kamienicach. Jedna wzdłuż Pierzei, a druga w formie oficyny.
Czyli zasiedlamy Stare Miasto młodymi mieszkańcami. Stąd też ten projekt Młode Stare Miasto, tak? Czyli chcemy ożywić, przywrócić jakby życie na Starówce w kontekście i funkcji mieszkaniowej, i tej dotyczącej usług, bo jedno usług czy handlu, bo jedno z drugim się wiąże, ale również, czy może przede wszystkim tego życia kulturalnego, które w dużej mierze na Starówce już od kilku lat, co myślę, że nie tylko mnie, ale wielu piotrkowian cieszy, funkcjonuje o wiele lepiej niż w stosunku do tego, co mieliśmy kilka czy kilkanaście lat temu. Inwestycja na ulicy Garncarskiej nieco się przedłuży, ale jest to przedłużenie, użyję takiego określenia, przemyślane. W zasadzie nie ma żadnych opóźnień, które by wynikały z zaniedbań jakichś ludzkich. One albo wynikają tylko i wyłącznie z tego, co nie udało się wcześniej przewidzieć w kontekście chociażby tych kwestii związanych z infrastrukturą podziemną, ale również prace związane z pracami archeologicznymi. No w tej chwili, zanim przystąpi wykonawca do budowy tych kamienic, te prace archeologiczne, co jest naturalne w takim terenie, na Starym Mieście, muszą być przeprowadzone. No właśnie, bo przy okazji inwestycji można odkryć wiele ciekawych rzeczy, bo to jest Starówka, specyficzne. To znaczy tak, teren. Pewno ciekawe rzeczy dla archeologów, dla jakichś badawczych historyków, ale z punktu widzenia procesu inwestycyjnego na pewno jest to mało pożądane, bo wtedy jest niebezpieczeństwo, że te prace mogą być opóźnione. Panie Prezydencie, zostawiamy na chwilę Stare Miasto, bo Piotrków to nie tylko inwestycje obecnie na Starym Mieście. Wiele inwestycji prowadzonych jest poza terenem Starówki. Jeżeli traktujemy Starówkę jako taki ścisły obszar ograniczony konkretnymi ulicami, to oczywiście tak, ale w takim bezpośrednim sąsiedztwie przypomnę, że w tej chwili kończymy pracę na Rondzie Sulejowskim, bardzo ważnym węźle komunikacyjnym, nie tylko dla mieszkańców Piotrkowa, ale również dla tych, którzy przez nasze miasto przejeżdżają. To również w kontekście takim wizerunkowym niezwykle istotna sprawa, bo no, było z tym dostatecznie dużo uciążliwości. Ale to również prace po zachodniej stronie miasta. W tym roku będzie przeprowadzony generalny remont skateparku, na który czekają zapewne młodzi ludzie korzystający z tego obiektu, ale to również inwestycje drogowe. To między innymi przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wieniawskiego, Naukowskiej, ale również remont tym razem południowej nitki Alei Sikorskiego na odcinku od ulicy Kostromskiej do Alei Konkordii. Tych prac jest bardzo dużo, w zasadzie około 17 przetargów tylko i wyłącznie drogowych jest do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia w tym roku budżetowym. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę na Rondzie Sulejowskim. To będzie zupełnie nowe skrzyżowanie. Piotrkownie, którzy je zobaczą w całości, na pewno będą mogli czuć zadowolenie. Również kierowcy, którzy będą przejeżdżać przez rondo, będzie dużo bezpieczniej dla nich. Rondo zyskało przez lata złą sławę, teraz to się na szczęście zmieni. To rondo przede wszystkim już wygląda bardzo ciekawie. Ono będzie takim ładnym miejscem estetycznym, ważnym z punktu widzenia takiego krajobrazu Piotrkowa, ale przede wszystkim miejscem bezpiecznym. Ono jest tak rozwiązane, żeby bezkolizyjnie kierowcy, wybierając odpowiedni pas ruchu, dlatego też to rondo nazywamy rondem turbinowym, bo jakby wybierając określony pas ruchu, no nie ma w zasadzie innej opcji, tylko używając takiego określenia, to auto zostanie wyrzucone tym wyjazdem, który wcześniej został zaplanowany, przejeżdżając przez to rondo. Panie Prezydencie, rozmawiamy w 2017 roku, to wyjątkowy rok, wiele razy o tym mówiliśmy. Wszyscy mamy w pamięci wspaniały koncert Omegi, Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, wizytę prezydenta tutaj w Piotrkowie Trybunalskim. Co jeszcze przed nami? Wiele prac inwestycyjnych, o których wspomnieliśmy, one wiążą się między innymi z tym jubileuszem 800-lecia. One są przeprowadzane oczywiście nie tylko z tego powodu, ale może ze względu na 800-lecie jakby jeszcze bardziej intensywnie i nieprzypadkowo właśnie w tej wschodniej części miasta dotyczącej Starówki czy Podzamcza. Nie wspomnieliśmy jeszcze chociażby o budowie Mediateki, a w tej chwili te prace praktycznie już się rozpoczęły, związane z budową takiego murku oporowego wzdłuż pasażu takiego dla pieszych. A czy to prawda, że kilka drzew mogło przerwać tę inwestycję?
Tak słyszałem? No, czy przerwać? Nie, ale myślę, że takie prace będą potrzebne, bym powiedział nawet konieczne, chociażby ze względów bezpieczeństwa, bo to są bardzo często stare drzewa, dominują topole, a więc też no, sprawiające takie trudności. Oczywiście musi to mieć, znaleźć uzgodnienie z konserwatorem, bo to jest obszar związany z takim nadzorem konserwatora. To jest rzeczą naturalną, te prace oczywiście zostaną wykonane. Natomiast oprócz tych prac inwestycyjnych, remontowych, pamiętamy, dbamy o to, aby miasto nasze w tym roku jubileuszowym, również pod względem takich wydarzeń kulturalnych, bardziej jeszcze niż dotychczas się wyróżniało na mapie województwa i kraju. I tak też, myślę, ma to miejsce, bo chociażby Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, o których pan redaktor wspomniał, cieszyły się no, takim dużym zainteresowaniem i piotrkowian, i tych, którzy do naszego miasta przyjeżdżali na te wydarzenia, chociażby na koncert Omegi. Wiele w mediach i lokalnych, i ogólnopolskich, co bardzo nas cieszy, na temat Piotrkowa Trybunalskiego dobrze mówiono. To niezwykle ważna promocja, ale przed nami wiele innych imprez kulturalnych. To będzie m.in. Lato z Radiem w miesiącu sierpniu. To będzie widowisko historyczne we wrześniu. Kolejna, ostatnia już część mappingu, czyli tego takiego przedstawienia w oparciu o dźwięk, światło i tą animację komputerową na jednej z kamienic na Starym Mieście w Rynku Trybunalskim dokładnie. To również Piotrkowskie Święto Miodu, kolejne to Trybunały Nalewkowe, Biesiada Trybunalska. Myślę, że nie zabraknie tych atrakcji, czy chociażby jak tuż przed nami, bo jeszcze w maju, Festiwal Kapel Podwórkowych, czy Festiwal Miast Partnerskich. Ta oferta jest bardzo szeroka i nie mam wątpliwości, że ci, którzy będą chcieli znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie, niezależnie od wieku i upodobań, coś atrakcyjnego, fajnego znajdą. Ale zdaje pan sobie, panie prezydencie, sprawę, że już w marcu ta poprzeczka została bardzo wysoko zawieszona poprzez właśnie koncert Legendy? My świętujemy cały rok. Obchodzimy jubileusz 800-lecia. Właściwie rozpoczęliśmy go w noc sylwestrową z 31 grudnia 2016 na 1 stycznia 2017. I przez cały rok staramy się, żeby ciekawe wydarzenia miały miejsce. Oczywiście w niektórych miesiącach one są jakby bardziej oficjalne, podniosłe, czy z punktu widzenia wielu osób może bardziej atrakcyjne. Ale nie zabraknie równie może atrakcyjnych, choć na innej płaszczyźnie, wydarzeń w naszym mieście do końca roku. Zapewniam o tym i zachęcam do tego, aby wspólnie świętować ten wyjątkowy jubileusz, na który długo się przygotowywaliśmy, czekaliśmy. I to, że dzisiaj możemy mieszkać w takim mieście, to jest wspólna zasługa piotrkowian, mieszkańców Piotrkowa, którzy każdego dnia podejmują wysiłki, żeby nasze miasto zmieniało się na lepsze. A ten czas święta tegorocznego jest czasem wyjątkowym, aby to podkreślać, mówić o pięknej historii, ale również dobrej, mam nadzieję, współczesności. O inwestycjach oraz o jubileuszowym roku dla Piotrkowa Trybunalskiego rozmawiałem z prezydentem miasta Krzysztofem Kojniakiem. Bardzo panu dziękuję. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu.